wiem, co Daniel by powiedział. Daniel powiedziałby, że on z tej miłości do mnie przestał pracować, przestał przyjmować role, nie grał w filmach, tylko jeździł za mną, nosił moją gitarę. Odmawiałem filmów, odmawiałem wyjazdu, nawet na Oscary. Ziemia obiecana była nominowana. Nosiłem za nią gitarę, to mi sprawiało większą przyjemność. Czy ja nie jestem lepsza?